Serdecznie witam gości w naszym liceum, serdecznie witam naszych uczniów na 5. konkursie powiatowym języka angielskiego. 10 kwietnia 2015 roku w naszym czarnkowskim liceum odbył się 5. finał powiatowego konkursu języka angielskiego. Organizatorami konkursu jak co roku byli angliści Sebastian Nowak i Radomir Pertek. Tegoroczna formuła konkursu różniła się nieco od poprzednich edycji. Etap szkolny odbył się 12 marca w szkołach macierzystych. Ostatecznie utworzono 10 finalistów. Finał konkursu rozpoczął się od 45-minutowego testu sprawdzającego wiedzę gramatyczno-leksykalną oraz szeroko rozumianą wiedzę o krajach anglojęzycznych. Następnie odbyła się część ustna polegająca na krótkiej prezentacji wylosowanego tematu oraz dyskusji z członkami jury, w którego skład weszli opiekunowie zgłoszonych uczniów. Po podliczeniu punktów z części pisemnej i ustnej, komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Laureatem 5. powiatowego konkursu języka angielskiego zostaje Michał Mituta, LOA. Miejsce na podium zajęli uczniowie liceum w Czarnkowie. Pierwsze miejsce Michał Mituta, drugie miejsce Hubert Dolny, trzecie miejsce Martyna Bussy. Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją obecnością goście pan Jacek Klimaszewski, wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki oraz pan Ryszard Janczukowicz, dyrektor naczelny firmy Seeking Poland. Piąta jubileuszowa edycja była wyjątkowa także pod względem oprawy artystycznej. Zuzanna Fryska uświetniła konkurs wykonaniem kilku utworów muzycznych. Organizatorzy zabrali publiczność w podróż w czasie, przedstawiając najbardziej magiczne momenty poprzednich 4 edycji. Przyznano także 2 nagrody specjalne dla edukacji Lubasz oraz liceum w Czarnkowie za największą liczbę uczestników w etapie szkolnym konkursu. Wręczono również podziękowania nauczycielom pełniącym funkcję koordynatorów szkolnych konkursu: Krystynie Filodzie, Jarosławowi Stępniewskiemu, Annie Doczekale oraz Andrzejowi Junakowi. Serdecznie gratulujemy laureatom i zachęcamy do ponownego udziału za rok.